Oto warkot, oto pani piwowar, nalewająca piwo. Dzień dobry, jesteśmy. Jesteśmy, wróciliśmy. Proszę bez tremy. I na spokojnie. Mamy pilsa, mamy apę. Pils apa, truskawkowa IPA z laktozą. I tam są jeszcze cztery inne piwa. Dzień dobry, jesteśmy na żywo. Ogląda nas ile osób? No na razie nie tak dużo, ale będą nas oglądać. Warkot. Tak, warkot. Warzysz. Przedstawisz się? Czy nie? Na pewno tak, ale jak sobie pogadamy. Dobra. Przedstawisz się, bo ja tak, nie zdążyłem zapytać. Jestem Gosia, jestem głównym piwowarem w browarze Warkot. Głównym piwowarem. Jak to jest możliwe? Zaczęłaś sama, ktoś cię wkręcił? Wiesz co, zaczęłam sama od piwowarstwa domowego, a w zasadzie to na studiach. Szkoły naukowe we Wrocławiu, browarnicze, parę warek w domu, a później, zaraz po skończeniu studiów, byłam piwowarką w Rochu. W Rochu? W browarze Roch. I po roku do warkotu trafiłam. A jeździłaś na festiwale? Zdarzało ci się jechać jako obsługa? Z Rochem? Dwa razy. A byłaś w Katowicach? Nie. W Katowicach nie. Byłam raz w Łodzi. Nie byłam w Łodzi, w Warszawie i we Wrocławiu z Rochem. Bo ja w Katowicach Rocha poznałem jako browar generalnie. I tam też była taka bardziej kobieca ekipa. Tylko nie pamiętałem do końca twarzy, tak, nie? Ale... No były tam dziewczyny. Ewelina tam jeździła bardzo często. Możliwe, no. No dobra, no to zaczęło się od piwarstwa domowego, a potem co, własne gary od razu? Czy ktoś cię wkręcił, czy powiedział ci, że dobre piwo i jedziemy z tym? Jak nie własne gary, to nie jest mój browar. No wiem, ale w sensie postanowiłaś przejść na większe gary, tak? Tak. Może nie własne, tylko kontraktowo, zawsze moją pasją było ważenie zawodowo piwa. I chciałaś? Chciałam, tak. Zawsze chciałam, tylko myślałam, że to nie jest możliwe, żeby kobieta była piwowarką. Gosia Wirecka też tak myślała. Ale... Jaki to była błędzie? No, ale udało się. No i dobra, gdzie ważycie? Ważymy w Łodzi. W Łodzi? W Łodzi, tak. Niedaleko Piotrkowskiej. Mamy browar i pub. Także to nie jest browar restauracyjny, ale mamy pub, nie wiem, grupa, powiedzmy. Ale się... browar jest jakby częścią tego tak, lokalu, tak? Wchodzisz do knajpy i na pierwszy rzut widzisz garę, na której ważę, a po drugiej stronie jest przeszklona cała fermentownia i rakownia, wszystko widać. Ale to nie jest lokal firmowany waszym logiem, czy jest? Jest. Czyli macie swój brewpub. Tak. Trzeba, no nie no, powiedzmy to szczerze, no macie swój brewpub. Tak. To ładnie. Bo wiesz to wcześniej, to, zanim ja byłam tam piwowarem, to był bardziej browar restauracyjny. Tam były klasyczne style piwa, pils, pszenica, IPA, bitter, stał. A teraz poszliśmy trochę z ciągiem nowej fali i mamy dużo różnych innych. Ale jest zejście? Klienci się nie odwrócili? Ci, którzy znali pilsa, lagera i tak dalej? Nie, właśnie jest dużo większe zainteresowanie. Teraz browar, warkot, no jest wszędzie dostępny, a wcześniej był tylko dostępny tam na miejscu. Tak to troszkę rozkręciłam. A jak duże tam są gary? 11 wybicia, 11 hekto, a... takiego realnego wybicia, nie? Bo tam jest 13 pewnie ważelnia. Tak, 13, ale 1250 to jest max po prostu, ile tam wejdzie. Tam 13 to już by było naprawdę pod sam korek. Tak, a mamy tanki fermentujące 2000 litrów. Czyli dwie warki na... Dwie warki, no te. A dużo roboty, w sensie godzinowo? Czy macie wielonaczyniową, czy dwunaczyniową? Dwunaczyniową. Czyli trochę roboty jest, trzeba posiedzieć, żeby ten tank zapełnić. No dwa dni ważenia tak naprawdę. Dużo roboty. Masz pomoc? Tak. Duża jest ekipa? Tak, wiesz co, miałam drugiego piwowara do pomocy, a teraz mam tylko pomocnika piwowara. Okej, okay. No dobra, a butelki? Gdzie butelkujecie? Tam na miejscu? U siebie, tak. I co to jest, karuzela, czy jeszcze nie? Nie, mamy taką igłówkę, taką małą maszynkę do rozlewania piwa. Okej. Bez pasteryzacji rozumiem, to raczej ten. A sprzedajecie to gdzieś w hurtowni, czy to raczej tak na lokale wozicie, na festiwale wozicie? Nie, w hurtowni też sprzedajemy, też do hurtowni. No fajnie. Czyli ogólnopolsko można powiedzieć, nie? Słucham? Ogólnopolsko? Teraz już tak. Staramy się jak najbardziej. A tanków ile macie? Nie powstrzymuje 12, to? 12. Oho, dużo. Gadaliśmy przed chwilą z Suchabirem. Suchabir tutaj obok. I oni mają dwa tanki. To w ogóle mają 11 piw w ofercie.
otwarcie. No a u nas jeszcze o tyle u nas jest jeszcze fajnie, że nam piwo do końca dojrzewa w tanku. My leżakujemy cały czas w tanku. Nie zlewamy tego do kegów, to nigdy tam nie leży na magazynie, tylko po prostu cały czas zlewamy z tanku. I ciekawostką też jest to, że w naszym pubie właśnie piwo z kranu leci prosto z tanku. Jest podłączona instalacja i także klienci piją naprawdę świeże piwo z tanku. Ciekawe. Tak jak ten. Nie, bo w sumie nie, bo tam są kreski. Tutaj my byliśmy dzisiaj, tutaj w browar, kreski tutaj niedaleko. Słyszałam. No i tam mają browar na dole, ale podpinają normalnie kegi, nie? Takie brytyjskie, a wy macie prosto. Mamy prosto. A nie pienią się za bardzo? Jak to tam rozwiązujecie? Czy w instalacji jest jakieś nagazowanie? Staramy się trzymać równe ciśnienie, na razie ręcznie, ale będzie automatyczne. Ogarniasz te logistyczne, w sensie techniczne sprawy sama, czy masz jakiegoś tam pomocnika? Sama. Teraz sama. Ale wcześniej mówiłam drugiego piwowara, który naprawdę technicznie wszystko super ogarniał, także nie musiałam się niczym martwić. W tym momencie jednak jadę u ciebie. Macie 12 tanków zalanych, czy nie macie takiego... Mamy, nie mamy miejsca. Jak do chwilenia na zimno, to już jest naprawdę... 12 tanków, nie mamy miejsca. To jest pytanie od publiczności. No. Skąd pomysł w ogóle na nazwę browaru? Dlaczego Warko? No wiadomo, kociara. Nie, to nie jest mój wymysł, to już wcześniej było. Skąd? Var od warki, kot bo kot, tak? No wiadomo. Ale masz kota, czy nie? Nie. Ja jestem człowiekiem, który żyje ciągle w podróży i jestem odpowiedzialna i nie, zwierzątko to jednak trzeba pilnować, tak? Ale nazwa fajna, nie? Myślę, że... No i logo jest śliczne. Logo jest śliczne, no. A to też projektowane przez was, czy ktoś ma tam... Mamy grafikę, a grafik to nasz wymyślił. Piękny. Dobra, a jak duży jest lokal? Mówisz Piotrkowska, to nie samo centrum, wiesz co, nie? Lokal jest na około 200 osób. O 200 osób bardzo duży jest. Tak, tam jakieś koncerty robimy też, na nie mamy bardzo fajne sceny. Nie boisz się tego, że jak puszczasz w Polskę do hurtowni swoje piwo, niepasteryzowane, wytelkowane, wiadomo, trochę się jedno dupleni po drodze. Nie boisz się, że z rynku będziesz miała odzew, że za bardzo utlenione? Wiesz co, w momencie, kiedy ja dostaję zamówienie z hurtowni, to piwo jest nalewane. Czyli to piwo jest nalewane świeże i daje ważności 3 miesiące. Więc przez 3 miesiące, tak, nie powinno się nic wydarzyć. Powiem ci, że to jest dobre rozwiązanie, dopóki sklepy będą chciały brać piwo 3 miesięczne. No jeżeli będą chciały więcej, to albo będę musiała pasteryzację, albo... Ale pasteryzacja to jest większa sprawa, nie? Tak, no generalnie planujemy też się rozbudować. Jeszcze, macie miejsce? Nie, chcemy gdzieś indziej. Bo w centrum tak naprawdę... A to jest jakaś stara kamienica? Takie coś? Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle Łódź, jak to wygląda. Nie byłem nigdy. Aha, wiesz co? Ale będę kiedyś, na pewno. Nie, ale my się mieścimy koło telewizji łódzkiej. Tam naprawdę jest ciasny bardzo wjazd i dostawy słodu czy butelek, naprawdę to jest kłopot. Wielki kłopot. Musimy się namęczyć. Poza Łodzią, czy obrzeża Łódź, czy Łódź, tylko inny rejon? Łódź, ale inny rejon. Bardziej tak, no pewnie obrzeża. No zobaczymy. Jeszcze jest tańsze czynsze i tak dalej. To też trzeba brać pod uwagę, nie? To nie jest biznes super dochodowy. No i tutaj też jest, no w centrum miasta nie mamy aż takiej powierzchni, jaką ja potrzebuję na browar, tak? A jaki duży chcesz browar zbudować? W sensie, zobaczymy. To za 2 lata planujemy coś zrobić, także... Dopiero 2 lata, za 2 lata, tak? Tak, za 2 lata. A istniejecie ile? Rok, 2? Wiesz co? Ile tam jesteś, nie? Dokładnie. Ja tu jestem półtorej roku, prawie półtorej roku. I rozkręciłaś imprezę? Trochę tak. Fajnie. Warto. Kolejny browar, który warto odwiedzić. Kurde, muszę tak, jechać do Suchej. Muszę jechać do Łodzi. Ale cholera jasna. Tyle jest dobrze, czasu. Że nasz browar jest 5 minut pieszo od PKP, także... O, póki jest w tym miejscu, to trzeba tam przyjechać. Dobra, dzięki wielkie. Idziemy dalej opowiadać. Dzięki. Fajnie, że kobiety mamy. Ja się cieszę. Jest coraz więcej, stopniowo, coraz powoli, więcej, powoli nie? Przybywa. Dokładnie. To jest pozytywne. Piękne. Duczmal. znowu, tak.